To 25. edycja Międzynarodowych Dni Folkloru. Te Dni Folkloru będą miały Dzień Poloneza, a może w ogóle Olsztyn będzie miał Dzień Poloneza, albowiem być może Państwo wiecie, jeżeli nie, to pragnę wolnić. No i w związku z tym tancerze, także z zespołu pieśni Tańca Warmia, pragnąc to zaakcentować i uczcić, proponują, aby to był rok Poloneza i w związku z tym dzisiaj do amfiteatru będziemy krokiem Poloneza zmierzać. Zatem zbierajmy się. Podstawową regułą Poloneza jest to, żeby to były pary. Nie musimy równo, nie musimy wymyślnie, musimy kroczyć parami w rytmie Poloneza i myślę, że jak na pierwszy raz, to będzie i tak rekord Olsztyna w jednoczesnym polonezowaniu. Drodzy Państwo, zbieramy się, spotykamy, przygotowujemy. Twórzmy się w długim rzędzie parami, a później będziemy zmierzali do amfiteatru, gdzie Dzień Tańców Polskich dzisiaj jest. Bo dzisiejszy amfiteatr... Ale pasujemy mniej więcej. A kolor dobra właśnie. Olsztyn ale chciałam właśnie to na co. Polskich tańców. Trzeba tego mieć świadomość. Mega dużo. Ale po prostu to była taka tragedia. Kto wie, czy transmisja teraz nie jest na cały świat, niewątpliwie jest to coś szczególnego w historii Olsztyna.
ładna to się pięknie. Nie.